Agata Siwiak i Grzesiek Niziołek zaproponowali mi taki udział. Ja jestem zaprzyjaźniony i z Agatą, i z Grzegorzem. Wydało mi się, że to, co mówili o swoim programie i o tym pewnym, jakby powiedzieć, marginesie, czy jakby powiedzieć, ofie wobec tego wszystkiego, co dzieje się w teatrach, o pewnym, jakby powiedzieć, głosie w dyskusji innym i w innej formie, zainteresowało mnie to. Chciałem przekazać to, z czym spotyka się w tej chwili młoda para. Młoda para miłosna to jest coś bardzo szczególnego, to jest bardzo szczególne ciało, czy nawet można to powiedzieć, bardzo osobliwy człowiek w dwóch egzemplarzach. To, co przeżywa każda młoda para, wchodząc zwłaszcza w pierwsze kryzysy swojego związku, to jest bardzo dotkliwe odczuwanie rzeczywistości. Interesowało mnie, czy taka para może być pewnego rodzaju, papierkiem lakmusowym, jakimś, powiedziałbym, szczególnym przekazem i powiedzieć coś innego, niż mówią pojedynczy ludzie. Jak młoda para widzi świat, jakie widzi szanse w świecie, czy widzi wokół siebie wrogość, czy bezpieczeństwo, gdzie dostrzega zagrożenia. No to, że młode pary w tej chwili tak często mówią o wyjeździe z różnych powodów, to ma jakieś powody i to nie zawsze są to wyłącznie powody materialne. Są to po prostu, nazwijmy to tak, że chcemy żyć w przestrzeni, która jest zgodna z marzeniem, które taka para miłosna wygenerowuje z siebie. Każda miłość to jest jednocześnie marzenie o lepszym świecie, o jakimś takim prawie utopijnym świecie, prawda? I ten świat się nie poddaje, wręcz przeciwnie, bardzo często zamyka młodą parę w klatce. O tym chcieliśmy powiedzieć. Nie żałuję, że wdaliśmy się w taką przygodę z młodymi ludźmi, dla których to jest coś bardzo cennego, bardzo ważnego. Móc powiedzieć od siebie bardzo intymnie i bardzo osobiście o rzeczach, które czują, które ich nękają, a również o swoich marzeniach, czasami takich prawie że wstydliwych. Młodzi ludzie nie chcą kończyć żyć w tym spektaklu, po prostu jakoś czuliby, że to jakieś uśmiercenie czegoś, co się im zaledwie urodziło. Kolejne spotkanie każdego wieczora jest inną konstelacją, inni ludzie w innych pokojach i to ciągle jest w takim stanie, że czujemy, że to, co mogłoby być jakimś owocem, jest dopiero przed nami.